Lotos w dłuższej perspektywie czasu jako rafineria, która posiada tylko przerób ropy, na tradycyjne paliwa nie miała szansy bytu. To mówi wielu ludzi. Nie miała szansy bytu. Nie miała żadnego zaczątku przemysłu petrochemicznego. Więc tylko i wyłącznie fuzja, połączenie mogły uratować miejsca pracy i mogły uratować grupę Lotos. I tak się, proszę Państwa, stało.